Mamy taką oto sytuację. Jest lampa i chcemy do niej dołożyć wyłącznik oświetlenia. Normalnie trzeba kupić przewody, kuć w ścianach, wykonać puszki pod wyłączniki. Ale można to zrobić też inaczej. To nie będzie nam potrzebne. Zastosujemy łącznik, do którego nie potrzeba żadnej puszki. Wystarczy w dowolnym miejscu przykleić go do ściany lub ewentualnie przykręcić do istniejącej puszki. Niekoniecznie od tej lampy. A gdy użyjemy nie jednego, a dwóch, trzech, czterech takich łączników, to już możemy pokusić się o zbudowanie układów, które zastąpią skomplikowane połączenia łączników schodowych i krzyżowych. Z pomocą tych trzech przycisków powstał tutaj układ łączników schodowych i krzyżowych, a ponieważ jest to łącznik podwójny, mamy tu układ też podwójnych schodowych i krzyżowych. Jeżeli chcemy tę lampę podwójną włączać z jednego miejsca, wystarczy nam jeden przycisk podwójny. Ale może zajdzie potrzeba włączania tej lampy z innego miejsca. To wtedy zastosujemy drugi, a może i trzeci. Ten podwójny przycisk należy do rodziny bezprzewodowych urządzeń sterowanych drogą radiową F&Wave. Jest to całkowicie nowy produkt, wykonany z bardzo dobrych materiałów i należy on do rodziny osprzętu Sonata firmy Osper. I oczywiście dedykowany jest do współpracy ze wszystkimi urządzeniami rodziny F&Wave. Nadajnik ten przeznaczony jest do niezależnego sterowania dwoma odbiornikami lub dwoma grupami urządzeń. Możemy przy jego pomocy włączać i wyłączać obwody oświetleniowe, rozjaśniać i ściemniać światło, podnosić i opuszczać rolety, a także wyzwalać funkcje czasowe. Ale wszystkie te funkcje zależne są od zastosowanego odbiornika. Przycisk zasilany jest jedną baterią 3V o symbolu CR2032. Po zdjęciu przycisku ukazuje nam się układ elektroniczny, cztery mikroprzyciski i bateria. Aby było można przykręcić nadajnik do puszki, należy odkręcić te dwie śruby. Przycisk można przykleić do ściany, ale można też przykręcić przy pomocy tego czarnego elementu montażowego do puszki. Ramka jest taka sama, jak w innym osprzęcie firmy Osper z serii Sonata. Nadajnik, ramka i przycisk wykonane są z materiałów bardzo wysokiej jakości. Kolekcja Sonata firmy Osper to modułowe rozwiązanie opierające się na prostym w wyrazie kwadracie.
sparujemy teraz ten nadajnik z podwójnym przekaźnikiem wielofunkcyjnym FW-R2P. Naciskamy przycisk tak długo, aż włączy się kanał pierwszy. Zwalniamy przycisk, po czym ponownie naciskamy do momentu, aż dioda zacznie szybko mrugać. Teraz naciskamy przycisk na łączniku, po czym zatwierdzamy, naciskając przycisk programowania. Aby zaprogramować drugi kanał, należy nacisnąć przycisk i czekać, aż włączy się przekaźnik kanału pierwszego, a następnie włączy się przekaźnik kanału drugiego. Po czym zwolnić i znowu nacisnąć, aż zacznie dioda szybko mrugać. Naciskamy przycisk łącznika, a następnie zatwierdzamy na odbiorniku. Można od razu zaprogramować wiele nadajników do jednego odbiornika. Postępujemy tak samo jak w przypadku parowania jednego nadajnika z odbiornikiem. Różne warianty przyłączenia odbiorników do instalacji elektrycznej znajdziecie w playliście FNT Wave, która jest na kanale VTK. Znajdziecie tam poradniki, w jaki sposób przyłączyć do instalacji odbiorniki jednokanałowe, dwukanałowe, sterowniki rolet, ściemniacze, sterowniki LEDów. Zachęcam do obejrzenia tych poradników. Po sparowaniu tych trzech nadajników z tą podwójną lampą możemy teraz sterować nią z trzech różnych i to dość odległych miejsc. Zasięg sterowania takimi odbiornikami to aż 100 metrów. A jeżeli będziemy mieli też w pobliżu inne odbiorniki, to zasięg można jeszcze zwiększyć, ponieważ odbiorniki retransmitują sygnały sterujące. Urządzenie, które odbierze rozkaz z nadajnika, automatycznie prześle go dalej, co umożliwi zwiększenie zasięgu zdalnego sterowania. Instrukcja nadajnika jest bardzo szczegółowa, zawiera wszystkie niezbędne informacje i dane techniczne. Lecz aby zaprogramować nadajnik z odbiornikiem, musimy posłużyć się też instrukcją odbiornika. W tym filmie został użyty podwójny przekaźnik wielofunkcyjny FW-R2PP. Sterowanie drogą radiową FNT Wave firmy FNF to system godny polecenia. Jest prosty i niezawodny w obsłudze. Nie wymaga dostępu do internetu. Sterowanie odbywa się tylko drogą radiową lub przy pomocy łączników lokalnych, bezpośrednio przyłączonych do sterowników. Bateryjny dwukanałowy nadajnik zdalnego sterowania, który należy do rodziny osprzętu Sonata firmy Ospel i który dedykowany jest do współpracy ze wszystkimi urządzeniami rodziny FNT Wave, doskonale uzupełnia ten system. Aby dokładniej poznać ten ciekawy system sterowania oświetleniem, roletami, taśmami LED, zachęcam do zapoznania się z całą serią poradników na ten temat. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!